dobry Państwu. Ewelina Włodarczyk, witam w Info Lipno. Zobaczycie dzisiaj. Procesja Bożego Ciała na ulicach Lipna. Dzień Dziecka i Klub Radnych Zgoda. Biały Marsz w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Inwestycje na ulicy Traugutta i osiedlu Jagiellonów. Burmistrz miasta Lipna otrzymał absolutorium. Powtórka wyborów samorządowych już w niedzielę. Tenisiści zdobyli 3 medale i powalczą w Mistrzostwach Polski. Święto Bożego Ciała jest stosunkowo młode na tle 2000 historii Kościoła. Ustanowiono je dopiero w 1264 roku mocą buli papieża Urbana IV. Obchodzimy je zawsze w ten sam dzień tygodnia, ponieważ Eucharystię ustanowiono w Wielki Czwartek. Dlatego właśnie katolicy tego dnia, uczestnicząc w procesjach, wspominają ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Tradycyjne procesje odbyły się 4 czerwca. Wzięli w nich udział mieszkańcy Lipna i okolic należących do obu parafii, aby pójść z Jezusem Eucharystycznym codziennymi drogami naszego miasta. Jezus przeszedł przez nasze ulice, nasze osiedla. Po drodze wpatrzeni w pięknie przygotowane ołtarze, ołtarze adoracji, które przypominały nam właśnie o naszej wierze, o Ewangelii, o nawróceniu i o tym, że to wszystko ma dokonywać się we wspólnocie Kościoła. Kochani, przy tym ołtarzu pragniemy podzielić się chlebem. Wracamy do źródła. Chleb jednoczył rodzinę przy wspólnym stole. Chleb skłaniał do modlitwy i do dzielenia się miłością z drugim człowiekiem. Bardzo proszę panów strażaków o rozdanie chlebów, byśmy się wspólnie podzielili, byśmy poczuli się jednością, poczuli się wspólnotą Kościoła, którzy są złączeni wiarą, nadzieją i miłością, którzy złączeni są jedną drogą ku niebu. Ołtarze parafii błogosławionego biskupa Michała Kozala znajdowały się na osiedlu Armii Krajowej, Jagiellonów, ulicy Polnej 3 Maja. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ołtarze przygotowała na górze Świętego Antoniego przy Szkole Podstawowej nr 5 ulicy Mickiewicza i na placu Dekerta. Klub Radnych Zgoda zorganizował w dniu 6 czerwca imprezę przy Szkole Podstawowej nr 3 dla swoich podopiecznych z okazji Dnia Dziecka. Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami. Maluchy mogły też skakać do woli na trampolinie i posilić się kiełbaskami z grilla. Jak co roku Klub Radnych Zgoda organizuje Dzień Dziecka. W tym roku akurat tutaj imprezę robimy na boisku przy Szkole Podstawowej nr 3. Jak co roku impreza cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszego społeczeństwa miasta Lipna. Akcja była bardzo dobrym rozwiązaniem dla rodzin spędzających długi weekend w mieście, aby dzieci mogły spędzić czas z rówieśnikami. Już po raz kolejny, 8 czerwca, ulicami Lipna przeszedł Biały Marsz zorganizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł biorą udział wszystkie szkoły. Bardzo chętnie uczestniczą w tej akcji ku naszemu wielkiemu zadowoleniu. Dzieci uczestniczą w ramach tej akcji w indywidualnych konkursach. Są to konkursy fotograficzne, konkursy literackie i konkursy rysunkowe. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby każda szkoła zaprezentowała swoje najlepsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o rozwój talentów, zainteresowań i pasji dzieci. Stąd też ta dzisiejsza impreza i dzieci mogą się zaprezentować
Nie jest to rywalizacja, jest to jedynie taka forma pokazania się tego, co mamy najlepsze i czym się możemy pochwalić. Białe balony i stroje uczestników symbolizowały świat wolny od nałogów, które mają już na swoim koncie niejedno zmarnowane życie. No jest to fajna inicjatywa dla właśnie dzieci i młodzieży. No i jakaś impreza w Lipnie zawsze się przyda. No te hasło no to raczej się większość osób stosuje jakoś, ale nie wszyscy. Uczestnicy wyruszyli spod szkoły podstawowej nr 2 i wspólnie dotarli na plac Dekerta. Byli to uczniowie lipnowskich szkół podstawowych, zespołu szkół specjalnych oraz gimnazjów, którzy przygotowali transparenty z hasłami profilaktycznymi i deklaracją, że papierosy, alkohol i narkotyki nie są dla nich. Bardzo zależy nam na tym, aby dzieci rozwijały swoje pasje, zainteresowania i talenty, ponieważ uważamy, że jest to jedyna droga do tego, aby w przyszłości mogły żyć wolne od nałogów i innych niebezpieczeństw współczesnego świata. Planów na zagospodarowanie naszego miasta jest bardzo wiele, ale co z ich realizacją? Okazuje się, że prace trwają. Pierwszym przykładem na to jest 6 nowych lamp zakupionych przez Urząd Miejski i zamontowanych przy ulicy Traugutta. Ich koszt wraz z okablowaniem wyniósł około 25 tysięcy złotych. Ponadto w lampy zainwestowała również spółdzielnia mieszkaniowa. O tej inwestycji opowiedział specjalista do spraw techniczno-budowlanych Łukasz Żochowski. Na osiedlu Jagiellonów wymieniamy lampy latarni ulicznych. Stare ponad 20-letnie lampy, które ostatnio często się psuły, zastępujemy lampami Auris firmy Voltea z 36-watowymi żarówkami. Stare lampy miały moc 250 watów. Tak więc po wymianie wszystkie 16 nowych lamp będzie zużywało tyle prądu, co dwie stare. Dzięki temu zaoszczędzimy, jak również poprawi się jakość oświetlenia. Na osiedlu Jagiellonów będzie widniej, co za tym idzie bezpieczniej. Koszt zakupu tych lamp to w przybliżeniu 12 700 zł. Został pokryty z Funduszu Poprawy Bezpieczeństwa. 10 czerwca w lipnowskim ratuszu odbyła się 8. sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej tylko 13 radnych, z powodu wygaśnięcia mandatu jednego z nich, Krzysztofa Orzechowskiego. Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium z działalności burmistrza miasta Lipna, Pawła Wanasika. Kto jest za podjęcie uchwały? Proszę podnieść rękę. Też nie trzeba wykreślić. Udziela się absolutorium. Tak. Udzielić. Zależy jeszcze od tego, jak wyszło. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta większością głosów. 12 za, 1 się wstrzymał. Uchwała została przyjęta większością głosów. Panie burmistrzu, gratuluję bardzo. W imieniu wszystkich radnych. Dziękuję proszę bardzo, o przyjęcie życzeń. Nie czuję się komfortowo w tej sytuacji, ale myślę, że w przyszłym roku wszyscy będą głosować za udzielenie. Cieszę się bardzo, że burmistrz otrzymał absolutorium. Powtórzę za burmistrzem, któremu składam życzenia, że nie czuję się jeszcze do końca w pełni osobą odpowiedzialną za realizację tego budżetu i za te laury, które dzisiaj zbieram. Bo jednak to była pani burmistrz Dorota Łańcucka realizowała. Ale to nieważne, który burmistrz realizował. Wydaje mi się, że taki jest zwyczaj, że te podziękowania należą się właśnie również i temu obecnemu burmistrzowi. Z taką nadzieją, że ten budżet tego roku będzie również tak ładnie realizowany, sprawnie i gospodarność będzie duża i na tym naturalnie zyska tylko miasto i nasi mieszkańcy. I dlatego cieszę się, że była taka jednomyślność przy jednym głosie wstrzymującym przy uchwaleniu absolutorium dla burmistrza miasta Lipna. Jednak nie tylko na tym skupili się radni. Podczas 5-godzinnej sesji podjęto wiele uchwał w różnych sprawach. Zdecydowanie najciekawsza okazała się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 3 Maja należącej do gminy miasta Lipna,
prezes przedsiębiorstwa usług komunalnych w Lipnie spółka z o.o., Marcin Kawczyński, przedstawił plan zagospodarowania obecnego targowiska miejskiego, które już wkrótce, przez jednogłośne poparcie radnych, ma stać się nowoczesnym centrum Lipna. Tak by to wyglądało, jeżeli byśmy się starali przespacerować po tych wszystkich obiektach. Za chwilę jeszcze Państwo zobaczą w międzyczasie, na co można zwrócić uwagę. Na samym końcu tego parkingu, który będzie parking. O, most, który będziemy montowali w przyszłym tygodniu, będzie mniej więcej tak wyglądał. On już jest gotowy, ten most. Malujemy go właśnie. Przedsiębiorstwo zbudowało tego typu most. Będzie też pokaz tutaj koncepcja w pożyczalni rowerów. Tu jest pokazany parking, przez który będzie też służył do handlu, bo bardzo wiele osób jest, na przykład przyjeżdża osoba handlująca busem z własnym namiotem, musi mieć gdzieś miejsce do tego, aby tam handlować. Znajdą się też reklamy na tych budynkach, wcześniej by ich nie było widać. Będą kamery, będzie oświetlenie, chcemy, żeby było sporo zieleni. Bo jak Państwo w tej chwili wejdą na to targowisko, tam nie ma zieleni, tam nie ma dobrego oświetlenia. No, tego typu estetyczne elementy zachęcają do tego, chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń otwarta, w której będą dobrze czuły się osoby, które będą chciały iść na spacer na przykład. Później przejść przy tą właśnie kładką, tym mostem na bulwary, na ścieżkę rowerową. Tym mostem będzie można przejeżdżać. O, tu jest zrzut z góry. A tu jest zrzut z tego właśnie mostku. Kolorystyka też byśmy chcieli, aby zachowana była tego typu, aczkolwiek oczywiście jesteśmy... Tu te obiekty przezroczyste to są obiekty, które już są. Tu jest element z wypożyczalnią rowerów. Tam, gdzie w tej chwili dzisiaj jest właśnie szalet miejski. Tu są miejsca parkingowe zakreskowane. O, tu jest droga, tak jakbyśmy chcieli jechać od ulicy Łącznej, łącznie z pieszym. Po lewej stronie była myjnia ręczna, którą chcielibyśmy też tam zamontować, zainstalować. Po więcej informacji na ten temat oraz na relację z całej 8. sesji Rady Miejskiej zapraszam już za tydzień po programie Info Lipno. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Lipnowskiego Okręgu Wyborczego nr 15, obejmującego ulicę Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Mieszka I, Piastów, Polną, Romualda Traugutta i osiedle generała Sikorskiego, ponownie wybiorą się do urn. Wszystko za sprawą nieprawidłowości, które wyniknęły podczas wyborów samorządowych 16 listopada 2014 roku. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał na mocy wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku, w którym stwierdzono, że w związku z błędem komisji, który polegał na braku pieczątek na kilkunastu kartach do głosowania, wybory będą powtórzone. Protest wyborczy w wyborach do Rady Miasta w Lipnie wyniknął bowiem, ponieważ po zliczeniu głosów okazało się, że między Krzysztofem Orzechowskim i Kamilem Komorowskim był remis. Wyniki losowania, które w tej sytuacji było konieczne, wskazały na wygraną Krzysztofa Orzechowskiego. Wielu wyborców uznało zaistniałą sytuację za niedopuszczalną, dlatego doszło do unieważnienia mandatu Krzysztofa Orzechowskiego i powtórzenia wyborów. Wojewoda kujawsko-pomorski zarządził ponowne wybory na dzień 14 kwietnia. Odbędą się one w lokalu nr 9, w przedszkolu miejskim nr 4, w godzinie od 7 do 21. Udział w wyborach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy, którzy są zameldowani na pobyt stały w okręgu nr 15, jak również osoby, które ukończyły od 14 listopada do 14 czerwca 18 lat. Nie mogą głosować mieszkańcy w tym okresie, dopisały się do listy wyborców, bądź przemeldowały, bądź zmieniły miejsce zamieszkania. Mamy trzech kandydatów, tych samych, którzy brali udział w wyborach w listopadzie. Pan Krzysztof Orzechowski, pani Katarzyna Kuczkowska i pan Kamil Komorowski. Bardzo Państwa zachęcam, abyście wzięli udział w wyborach. Każdy głos jest ważny, także spotkajmy się w niedzielę przy urnie wyborczej. Dziękuję. W niedzielę, 7 czerwca w Laskowicach odbyły się indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tenisie stołowym ludowych zespołów sportowych. W zawodach udział wzięło dwóch kadetów LZS Jastrzębie – Krystian Rybowicz i Eryk Prajwos, junior Bartosz Słomski oraz senior Marcin Chojnicki.
Zawody zakończyły się dużym sukcesem naszych tenisistów. W finale w kategorii kadetów spotkało się dwóch naszych zawodników, gdzie po niezwykle emocjonującym spotkaniu Erik Prajvos pokonał 3-2 Krystiana Rybowicza. W kategorii juniorów z dużym powodzeniem grał również Bartosz Słomski, który ostatecznie zdobył srebrny medal. Młodzi tenisiści zakwalifikowali się tym samym do Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 19-21 czerwca w Raszkowie w województwie wielkopolskim. W kategorii seniorów Marcin Chojnicki zajął 5. miejsce. Naszym tenisistom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na Mistrzostwach Polski. A w najbliższą sobotę zapraszamy na święto patrona miasta Lipna. Uroczystości rozpoczną się procesją z kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wzgórze świętego Antoniego, gdzie odbędzie się msza święta. Ponadto przypominam o spotkaniu z blogerką Martą Turską-Grochocką, które odbędzie się w filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie, we wtorek o godzinie 17. Na nim poznacie tajniki tworzenia nietuzinkowych kartek, albumów, notatników i tym podobnych. W naszym konkursie tydzień temu wygrał pan Józef Miedziński. Serdeczne gratulacje! A aktualne pytanie konkursowe brzmi: kiedy odbędą się wybory samorządowe okręgu wyborczego numer 15 w Lipnie? Odpowiedź wysyłamy SMS-em lub dzwonimy na podany numer. Przypominam, że wygrywa tylko jedna osoba, pierwsza, która poda poprawną odpowiedź. Konkursowiczom życzę powodzenia, a Państwu samych radosnych chwil na cały tydzień. Do zobaczenia w czwartek!